Dzisiaj mamy 28 sierpnia 2021. Tak, chciałem krótko nagrać filmik dla wszystkich hodowców i wiemy o tym, że każdy, a może tak 90% z was, to łapie gołębie. Nawet nie dzwoni, nawet jak są numery. Próbuje te gołębie młode trzymać. Jest pełno apeli na Facebooku. Widziałem, że tam piszą, żeby pomagać tym gołębiom. Ale widzę, że hodowcy nic z tego wszystkiego nie robią. No i chciałem powiedzieć, że gołąbek mój wyszedł. Został nie dość, że obrany z Tipesa. Miał numer telefonu na Tipesie. To w dodatku jeszcze ktoś sobie chciał przywłaszczyć gołębia, który myślał, że ten hodowca, że go oblata. Więc chciałbym ci powiedzieć, kolego, że chaci w krzyż, kiepski z ciebie jest fryzjer. Tyle ci powiem, żeby to samo spotykało twoje gołębie, jak będą gdzieś wchodzić. Ja za każdym razem, każdemu gołąbkowi, który przyjdzie do mnie, staram się go nakarmić, oddzwonić do hodowcy. Co mi po takim marnym jednym tipesie, skoro nie będzie pasował nawet do mojego zegara. A tu każdy hodowca robi tak, że albo nawet młody, jak nie chce wejść, to łapią na wodę. Różnymi rafami próbujecie te gołąbki ubezwłasnowalniać. Tak naprawdę to nie wolno tego robić, bo to jest tak naprawdę kradzież czyjegoś mienia. Jeżeli dalej tak będziecie robić, no to mówię, ten sport daleko nie zajdzie. Hodowcy będą się zniechęcać i w końcu nie będziecie mieli co łapać. Myślicie, że każdy z tych gołębi to jest as. On dopiero okaże się asem, jak przejdzie odpowiednią selekcję na lotach. Prawdziwym trenerem i wyznacznikiem tego, czy gołąb jest dobry, to jest doktor Kosz. I on dopiero pokaże, czy ten gołąb leci. A co mam po takim gołębiu, którego złapiecie i go trzymacie na siłę, próbujecie go przywiązać do swojego gołębnika. Myślicie, że wsadzicie go na lot i on weźmie i u was zostanie? Jak gołąb jest dobry, to choćbyś, nie wiem, co byś homonto mu na głowę założył, to i tak przyjdzie do hodowcy, do swojego gołębnika. No. Akurat na tym gołąbku mi zależało. Bardzo piękny ptak. Cieszę się, że wrócił. No trudno. Nie będzie miał możliwości, żeby zaraz wam pokażę tu go lepiej. Żeby już w tym roku polecieć. Bo niestety jest wycięty. Będę musiał mu te pióra wyrwać. To będzie dla niego kolejny stres, dla tego gołębia. No i tak naprawdę, no szkoda mi go, no ale i innego wyjścia nie ma. No. Jeszcze mu to pióro jedno tak pozakrzywiał. Kurwa, co za baran. Ty jesteś baran, gościu, a nie hodowca. Takich baranów to powinni na łyso szczyc, kopa w dupę i zabronić mu hodowania gołębi. Baranie. Także nie pozdrawiam wszystkich łapaczy, a wszystkich uczciwych serdecznie pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania kanału, do dawania łapek w górę. Niech ten filmik leci dalej. Niech ludzie się dowiedzą, jakich mamy prawdziwych hodowców, którzy jak się troszczą naszymi gołębiami, które wejdą. Także trzymamy się ciepło. Na razie.